Kochani, po tym jak Agata się o mnie pomodliła i sobie tam siadłem z boku, poczułem taką ogromną wdzięczność za to miejsce, w którym jesteśmy, za nasz kościół, za pastorów, za Agatę, za Michała jednego, za Michała drugiego, za Artura. I w ogóle przyszła do mnie taka myśl, że ta obecna sytuacja bardzo mocno obnaża pewną prawdę. A prawda jest taka, że wszystkie miejsca, które nazywają się kościołami, świątyniami, a które w tym czasie zamknęły się dla ludzi, automatycznie spozycjonowały się na miejscu barów, kin, restauracji, klubów, dyskotek, czyli miejsc w ogóle, które nie są potrzebne do życia. To są miejsca, które nie są niezbędne, aby żyć, a więc są to miejsca zbędne. Tylko miejsca, które są nadal dzisiaj otwarte, to są miejsca pierwszej potrzeby, miejsca, które są potrzebne do tego, aby człowiek przeżył. I dlatego jestem bardzo wdzięczny, że my jesteśmy w takim miejscu. Amen.